Witam Państwa. Dzisiaj o pani, która jest niepokojona przez męża w nocy. Oczywiście nie chodzi o to, co być może Państwo sobie myślicie, tylko o zupełnie inne kwestie. Otóż mąż tej pani wstaje w nocy 3-4 razy oddać mocz, czyli ma parcie na mocz. I ta pani się budzi, nie może spać, no i oczywiście troszczy się o swojego męża. I to pytanie, to oczywiście pierwsza rzecz, która mi się kojarzy i nasuwa, to to, iż ten pan zapewne ma powiększoną prostatę. Zatem powinien udać się do lekarza, najlepiej urologa i sprawdzić, czy ta prostata to tylko łagodny przerost, który każdego z mężczyzn prędzej czy później dopadnie, no chyba, że mężczyzna nie dożyje, czy też jest to jakaś bardziej poważna sprawa, na przykład nowotworowa. Zatem na pewno konsultacja z lekarzem. A cóż na tą prostatę, bo zapewne o to chodzi tej pani. Przede wszystkim palma sabal i korzeń pokrzywy. Takie połączenie działa najlepiej. My go stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Czasami to są podawanie 2 razy dziennie, czasami 3 razy dziennie. Jak się poprawia stan, nawet wystarczy raz dziennie. To jest pierwsza kwestia. Receptura zresztą tutaj widnieje na ekranie. Drugi preparat, o którym warto pamiętać, to preparat, który zawiera w swoim składzie wierzbownicę, czyli wierzbówkę kiprzycę, tak to się fachowo nazywa. To jest surowiec zielarski, który jest dedykowany paniom z powiększoną prostatą. Korzeń pokrzywy, nawłoć, brzozę, rumianek, receptura jest na ekranie. To jest taka mieszanka ziołowa, która nie dość, że zmniejsza obrzęk, zmniejsza rozmiary prostaty, a przez to ułatwia wydalanie moczu, to także powoduje działanie antybakteryjne. Oczywiście, gdyby ten pacjent miał stwierdzony stan zapalny w drogach moczowych, a można to zbadać badaniem ogólnym moczu, bo tak się może zdarzyć, mocz, który nie jest wydalany, czyli zalega w wachlarzu moczowym, może ulec nadkażeniu, wtedy trzeba już dawać preparaty z grubej rury. Ale o infekcjach dróg moczowych już Państwu parokrotnie mówiłem, dlatego warto się zapoznać z tymi informacjami z poprzednich audycji. Poza tym zawsze Państwo możecie sięgnąć do 2 książek. Jedna to Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą napisałem z panią profesor Iwoną Wawer, i druga Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Sroki, i te dwie, mam nadzieję, znajdują się tu na ekranie i możecie sobie na nie spojrzeć. Więc droga pani, jest nadzieja, że pani będzie spała snem nieprzerwanym. Dziękuję bardzo.